Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu wyprawy do Chorwacji. Godzina 9:24, 11 stopni już prawie, ale zimny wiatr. Siedzę sobie jeszcze i pracuję, teraz czas na śniadanko, ale za to śniadanko z takim widokiem. Mam nadzieję, że jak słoneczko bardziej wyjdzie, zrobi się troszeczkę cieplej. Jeszcze mi zostało około godzinki pracy i można się zbierać. Ci z Was, którzy oglądali mój filmik z zeszłorocznej wyprawy do Chorwacji, tej przerwanej pandemią i zamknięciem granic, pewnie rozpoznają to miejsce, gdzie dzisiaj parkuję. To jest miejscowość Rowanińska koło mostu Maślenickiego. Bardzo fajne miejsce przy publicznej drodze. Godzina około 11 z małym hakiem. Temperatura około 13-12 stopni, ale bardzo silny i niestety bardzo silny i zimny wiaterek. Ale trzeba się jechać, gdzieś kawałek przejechać, przewietrzyć, zobaczyć, co w okolicy słychać. Nie wiem jeszcze do końca, gdzie jechać, ale na pewno będzie pięknie. Jeśli chodzi jeszcze o tą miejscówkę, to muszę Wam powiedzieć, że ludzie, którzy przejeżdżają tą drogą, są bardzo pozytywnie nastawieni, machają, pozdrawiają, czasami coś tam zagadają przez okno samochodu. Pomimo pandemii i też pewnych stresów, pewnie, które mają, naprawdę starają się być mega serdeczni. Inaczej jest, jak się zajrzy do internetu. Powiem Wam, że jak czytam w niektórych miejscach komentarze pod moim pierwszym filmem, gdzie zobaczyli ludzie motocykl na przyczepie, to ja nie potrafię tego ogarnąć, że ludzie takim jadem potrafią pluć na lewo i prawo. Trochę to śmieszne, bo ja sobie jeżdżę po Chorwacji, a oni siedzą po prostu gdzieś skuleni przy komputerze i wypisują swoje żale. I żal mi ich, naprawdę mi ich żal, ale z drugiej strony cholernie mnie to mobilizuje, bo widzę, że tutaj jednak jest jeszcze dość duże pole do pracy nad tymi osobami, żeby pokazać im, że podróżowanie ma naprawdę miliony różnych odsłon, różnych wersji i każdy niech sobie podróżuje na swój sposób i też ich będę oczywiście namawiał do tej formy podróżowania, bo jest to ciekawa forma podróżowania zdecydowanie, inna niż wszystkie. Mieszkanie w samochodziku, jeżdżenie sobie z motocyklem na przyczepie, szczególnie w takim czasie, kiedy u nas non-stop dostaję od Was zdjęcia i nagrania i filmy, jak wygląda sytuacja u nas na Podhalu i też w innych regionach Polski, to naprawdę uważam, że to był dobry pomysł, żeby jechać teraz. Korzystam z pogody, jeżdżę, podziwiam, nagrywam, mam nadzieję, że będę Wam mógł troszeczkę chociaż oddać tej pięknej pogody, którą tutaj mam. No dobra, troszeczkę nie wyraziłem się dokładnie. To nie jest tak, że nie wiedziałem, gdzie dzisiaj jadę, bo mniej więcej kierunek znałem. Tylko nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie dojadę. No ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, tutaj dla nich te warunki to są jeszcze warunki zimowe. I też nie wiedziałem, co w górach spotka mnie. Natomiast stwierdziłem, że skoro wiatr zimny wieje od gór, a najciemniej jest pod latarnią, to stwierdziłem, że jadę w góry, tam na pewno będzie cieplej i będzie mniej wiać. I coś w tym jest, bo rzeczywiście skierowałem swoje koła w stronę przepięknej drogi, którą już na pewno znacie, bo już ją opisywałem dwu albo trzykrotnie. Przełęcz Mali Alan. Jest to droga nad tunelem Sveti Rok. Nie będę więcej o niej gadał, bo już wystarczająco dużo powiedziałem we wcześniejszych filmach, możecie sobie odszukać. Przepiękna droga szutrowa. Nie wiedziałem, czy tutaj w ogóle dojadę, bo ona, ja zakodowałem, że ona jest otwarta od 20 kwietnia dopiero, a się okazuje, że jest otwarta od 15 kwietnia, a dzisiaj mamy 16 kwietnia 2021 roku, więc legalnie sobie wjechałem. To też nie jest tak, że ja jakoś tam jestem bardzo zawsze zakazów stosuję, oczywiście staram się, jak najbardziej cieszę się, kiedy zakazów mogę stosować, no ale wiecie, jak się bardzo coś chce, a nie można, to wolno, ponoć tak mówią, nie no, żartuję oczywiście, nie spinajcie. Jestem właśnie w tym momencie przy kapliczce Davrana Gamira, o tej kapliczce też opowiadałem i w tym momencie podziwiam taki piękny sobie tutaj widok w tę stronę. Stamtąd właśnie przyjechałem, z tamtej strony, a tutaj widok na masyw Tulowe Grede, o którym też było we wcześniejszym filmie. A
niestety wieje, jak słychać, troszeczkę, ale jakby troszkę mniej, mimo tego, że tak pewnie zahuczało, bo tutaj za kapliczką tak jest. Pora jechać dalej. Zobaczymy, co będzie po drugiej stronie gór. A jeszcze muszę dodać, że wczoraj na wyspie Pak znalazłem oczywiście wiosnę. Porozmawiałem sobie z nią, kazałem się jej zabierać stąd częściowo i iść również w stronę naszego pięknego Podhala i terenów naszego kraju. Także spodziewajcie się wkrótce wiosny. Może nie będzie od razu plus 20 stopni albo plus 25, ale będzie w miarę ładnie. Także pamiętajcie, jak zobaczycie słoneczko i jak zobaczycie piękną pogodę, to troszeczkę moja zasługa. Masywu dojechałem, dobrze, że od tej strony próbowałem, ale niestety koniec jazdy, droga niestety jeszcze zasypana, tutaj zresztą widać, może bym się jeszcze tu kawałek przebił, ale tam jeszcze jest dość mocno zasypane i na 100% z drugiej strony też będzie zasypane, bo tam jest w cieniu, więc trudno, trzeba czasami odpuścić. Miało być pozytywnie, jest zarąbiście pozytywnie, bo po prostu cieszę się, że w ogóle dojechałem aż tutaj. Jedziemy gdzieś w cieplejsze miejsca w takim razie. Jest super. Tak sobie jadąc i jadąc, docieramy w bardzo ciekawą część Chorwacji do stóp w zasadzie pasma Dinara w górach dynarskich. W zasadzie całe góry dynarskie właśnie wzięły nazwę od tego pasma. Są to góry na granicy Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. Właśnie za tymi ośnieżonymi szczytami już jest Bośnia i Hercegowina. I część tych szczytów to właśnie są już szczyty na terenie Bośni i Hercegowiny. Bo właśnie tam leży Wielki Troglaw, najwyższy szczyt tego pasma, 1913 metrów nad poziomem morza. Ale kawałek dalej znajduje się wierch Dinare, czyli po prostu Dinara. Inny wierch, to jest najwyższy wierch chorwacki, 1830 metrów nad poziomem morza. I właśnie od tego wierchu też wzięła się nazwa całego pasma Dinara i całych gór dynarskich. U podnóża Dinary leży miasto, które bardzo lubię odwiedzać, kiedy jestem w tych rejonach. To oczywiście Knin. Teraz małe miasto, tak naprawdę niewiele znaczące, często omijane przez turystów.
A niegdyś było to jedno z pierwszych miast w ogóle Chorwacji, wyobraźcie sobie. Powstało w IX wieku, a w X wieku stało się stolicą ówczesnego Królestwa Chorwacji w 1080 roku. Także jest to miasto z bardzo bogatą historią. Zresztą jak się jedzie już uliczkami tego miasta, to widać te stare budynki, te stare zabudowania. No i oczywiście coś, co teraz właśnie za mną widzicie, czyli twierdzę Knin. Przepiękna twierdza. Przeczytałem kiedyś, że jest to druga co do wielkości twierdza w Europie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale rzeczywiście wygląda niesamowicie. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Jest to twierdza, która przeżyła też kawał historii. To, co się tutaj działo, na pewno by się nadawało na przynajmniej kilka różnych filmów. Wybudowana właśnie za czasów Królestwa Chorwackiego. Później atakowana przez Turków. Atakowana przez Wojska Republiki Weneckiej, a obecnie jest atrakcją turystyczną i punktem takim widokowym, z którego się naprawdę rozciąga przepiękny widok. Teraz w czasie pandemii nie bardzo mi się chce tam iść, szczerze mówiąc byłem tam raz tylko i naprawdę widoki stamtąd są przepiękne. Jak będziecie w okolicy, to polecam wam, warto. A ta rzeka, która płynie tutaj na dole, to rzeka Krka. Pewnie kojarzycie tą nazwę z tego pięknego parku narodowego Krka z wodospadami, gdzie często wielu z was się kąpało. To właśnie tutaj pojawia się, stąd właśnie wypływa ta rzeka. Tutaj niedaleko jest źródło rzeki Krka i płynie sobie dalej przez piękne rejony, którymi później też będę jechał, ale nie wiem, czy będzie czas, żeby odwiedzić park narodowy Krka. Torkowi zachciało się pić. 10,20 10,20 tych ichnich, nie wiem, groszy za litr. Weszło 22 litry, 22,5 litra. A tak w ogóle to założyłem maseczkę na twarz i przyszedł pan i pokazał, że żeby ściągnąć, bo u nich można ściągać maseczki. Także ciekawostka taka. No i jest Park Narodowy Krka, jeden z najpiękniejszych tutaj w Chorwacji. Tak jak już wspominałem, bardzo wielu moich znajomych korzysta tutaj z uroków i dobrodziejstw tutaj lokalnych źródeł i wodospadów. Coś pięknego. Tutaj z tej okolicy wygląda naprawdę rewelacyjnie, ale tym razem sobie park odpuszczam. Na pewno tutaj wrócę na jakieś zwiedzanie w cieplejszy czas, żeby się jeszcze dodatkowo w tej pięknej, krystalicznie czystej wodzie wypluskać.
240 km dzisiaj, a no prawie tyle samo co wczoraj, szczerze mówiąc. Sprawdzam zawsze, czy jest wszystko ok po przyjeździe, ale widzę, że wszystko jest ok. Tak jak zostawiłem, słuchajcie, nic jest nieruszone. Solary przywiązane, ale nie dlatego, żeby ktoś ukradł, tylko tak strasznie wiało, że się bałem, żeby gdzieś nie poleciały, kabli nie naderwałem, żeby, no. No i jest elegancko, wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajna przejażdżka. Jest godzina 17 z małym hakiem, czyli gdzieś powiedzmy koło 5-6 godzin jeździłem, niecałe. Trzeba się pakować teraz, zjeść coś i ruszać dalej w trasę. I końcówka dnia z takim widokiem pięknym. No aż się chce pracować. Obiadek już gotowy. Dzisiaj pierożki, bardzo dobre, zaraz będą jedzone. Kawusia czeka. Praca też czeka. I taki widoczek na zachodzące słoneczko. I tam daleko na pana, który też sobie pracuje na swój sposób. Czas się pożegnać już i ruszyć w dalszą drogę. Do przejechania mam dość spory kawałek, ale gdzie mnie koła zaniosą, o tym wszystkim dowiecie się pewnie jutro, bo to dużo gadania. Trzymajcie się, cześć!